Witajcie dzisiaj tak na szybko, bo jestem głodny, chcę sobie zrobić coś do jedzenia. Sprawdzę tą swoją hipotezę dotyczącą tego, czy mięso z kością, czyli właściwie kość z mięsem, tu jest sporo mięsa dosyć, czy jest mniej skażona niż samo mięso. To za chwilkę się zapewne przekonamy. Ustawię od razu normę mięsa na GOST. Sonda się kalibruje. No i musimy teraz znaleźć właśnie tutaj większą ilość mięsa, żeby ta sonda cała się zanurzyła. I robimy pomiar. No i zobaczcie, tutaj według normy GOST, czyli tej bardzo restrykcyjnej, jest 225 mg różnych tam związków chemicznych, azotanów, fosforanów i innych, bo takie są w normie GOST, które po prostu jest, przetrę jeszcze ten czujnik, spróbuję jeszcze gdzieś tam się podbić w porównaniu z tym mięsem, które Wam pokazywałem wcześniej, samym takim niby dobrym, gotowym, to jest to mocno na plusie. Skończyłem właśnie gotować zupę na kościach, które kupiłem dzisiaj. Zostało mi jeszcze tyle mięska, mimo to, że poobgryzałem kości, wrząstki, co jest bardzo fajne, co bardzo lubię. Mam jeszcze mięsko, które mi zostało. To pewnie jeszcze ze dwie porcje będą na jakiś tam dodatek do obiadu. I powiem tak, pomijając fakt, że tak jak widzieliście tutaj na teście tego mięsa przy kościach, które jest, które zostaje, że wypada bardzo fajnie, zarówno pod względem normy, już nie mówię europejskiej, ale normy GOST, która jest bardziej rygorystyczną normą, która uwzględnia wiele więcej jeszcze różnych związków chemicznych, które nie są w nadmiarze zdrowe dla człowieka, to mięsko jest pyszne, przede wszystkim jest gotowane, czyli jest zdrowe. I powiedzmy, że te kości z tym mięsem, które już zjadłem i teraz jeszcze będę musiał się zmusić, żeby spróbować chociaż tą grochówkę, kosztowało mnie około 6 zł. Kości na wagę tak są z mięsem w tej mniej więcej cenie. Także pomijając wątek już też finansowy, że mamy tutaj za 6 zł świetny wywar do różnego rodzaju zup, to mamy jeszcze pyszne gotowane mięso. Także decyzja należy do Was. Ja polecałbym spróbować przynajmniej właśnie kupić sobie takie kości, wybrać sobie gdzieś, gdzie tego mięska jest więcej. Są czasami też kości wędzone, żeberka wędzone, na których też można ugotować właśnie wywar do jakiejś zupy i zostawić sobie to mięsko, włożyć do lodówki i mieć na przykład na jutro jeszcze coś do zjedzenia dodatkowo, ugotować sobie jakieś ziemniaki, jakąś sałatę, surówkę i mamy fajny obiad. Pamiętajcie, wielu lekarzy, mądrych lekarzy mówi, że dobrą dietą właściwie na wszystko jest po prostu dieta MŻ, czyli mniej żreć. Mniej żreć, ale sensownie i spalać, ruszać się. Ruszać się, spalać to wszystko, co się zje. Nie obciążajmy organizmu, tylko jedzmy w małych ilościach. Popijmy sobie wodą, popijmy co jakiś czas herbatkę, wodę i może właśnie tak jak w takim dowcipie przekonacie się, że Wam się po prostu jeść nie chciało, tylko pić. Próbujcie, róbcie różne rzeczy po to, żeby żyć zdrowo.